Pan Dariusz Matecki, klub Prawo i Sprawiedliwość. To ty. Szanowna pani marszałek. Tak, monitor będziesz miał odebrany. Ci będziesz się wypowiadał, czy coś z czego się powiedział? Czy może pani marszałek interweniować? Wstyd. Już skończyliście? Takiego człowieka wpuścił na listę, jak mediusz. Panie pośle, proszę korzystać ze swojego prawa głosu. Zatem, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że wreszcie mówicie o życiu. Bo jeszcze niedawno taka osoba jak Szłapka przecież miał piorun na twarzy. Latał z piorunem na twarzy. A życie trzeba rzeczywiście chronić. Bo musicie pamiętać, i będę to wam przypominać, że życie w Polsce broni konstytucja. I będziemy wam to cały czas przypominać. Będziemy wam też przypominać, że nie damy wam opiłować katolików. Nie ma posła Nitrasa akurat. Nie ma szans, żeby to się wam udało. Katolicy w Polsce mają swoje prawa i katolicy w Polsce mają prawo, żeby ich głos był słyszany w Sejmie. Dlatego, cytując, ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. I pytając pani Rozenek, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób in vitro jest metodą leczenia bezpłodności. Leczenia bezpłodności, powtarzam. Szanowni Państwo, klaszcie mu, tak jak klaskało Braunowi. Wstyd. Chciałam tylko powiedzieć, że katolicyzm zobowiązuje.